nas Boże Ciało. To jest bardzo ważne święto, dlatego że może w żadnej wsi tak nie ubierają dróg, jak my ubieramy kwiatami. Ścielimy po prostu dywan, robimy na tej drodze z kwiatów. Kwiatów potrzeba jest bardzo dużo, a że we wsi nie ma tak dużo, wyjeżdżamy do lasu, do Podemskiego lasu, pod Czarny Las, tam daleko, do Uniowa, na okolicy, wszędzie zbieramy kwiaty, że 4 dni. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś był Szpicimierz, ale te ślady to tylko kurhan nazywany przez miejscowych górą lub kasztelanką. Otoczony był fosą, często kołem. Dziś pozostało tylko niewielkie wzniesienie. Najstarsza wzmianka o Szpicimierzu pochodzi z bulli papieskiej papieża Innocentego III z 1136 roku. Wspomina o tej miejscowości w swojej kronice Gal Anonim. Wspomina również Długosz. Szpicimierz był siedzibą letnią arcybiskupów gnieźnieńskich jeszcze do XII wieku. Potem, po wojnach z krzyżakami, kompletnie zniszczony, zaczął tracić na swojej wartości. Historia nie oszczędzała tej miejscowości ani jej mieszkańców. Wszystkie wojny dotykały ją głęboko. Z tego miejsca wieś przeniosła się na Podgrodzie i jest usytuowana już nieco dalej. To jest taka ziemia. Jeżeli nie przyłoży własnego potu, to na niej nie urośnie. Także ci ludzie z ziemi wybierają wszystko, co możliwe, o każdej porze w polu i przy pracy. Tu nie ma ludzi obwieszonych przy płotach.